Widzicie mnie tam na dole? Czas rozpocząć nowy odcinek. W tym odcinku mam dla Was kolejną propozycję miejsca z widokiem na Tatry. Będzie to piękne schronisko z klimatem w Beskidzie Sądeckim. Miejsce łatwo dostępne, jak nie lubicie daleko chodzić, a widok na Tatry to zmieni każda osoba, która lubi góry. Także zapraszam do oglądania. Chciałbym się z Wami teraz czymś podzielić. Zwykle do takich schronisk, które mają piękny widok, należy długo podchodzić. Wymaga to wiele wysiłku, a tym razem znaleźliśmy ciekawy hak. Posłuchajcie. Słuchajcie, jesteśmy nad Szczawnicą. Szczawnica jest tam, za nami, zerknijcie sobie. I teraz tak, chciałbym się z Wami podzielić takim hakiem od razu na początek. Gdzie idziemy, to będzie zaraz. Natomiast można iść ze Szczawnicy i wtedy jest godzinka trasy, ale można też zaparkować tu w tym domu, który jest na dole. I wrzucę Wam teraz przybitkę na numer do tych Państwa. Kasują 20 zł za dobę, jeśli chodzi o parking. I wtedy macie 15 minut do tego schroniska, do którego właśnie idę. Także uważam to za kosmos totalny, bo od razu są widoki. Od razu jesteście blisko schroniska, a przecież idziemy na kolejny piękny fotograficzny plener. Czyli najcięższa część to jest zawsze się dostać do schroniska, tam ulokować, potem już jest jakoś z górki. Także polecam, żebyście skorzystali z tego parkingu i potem tym polem, które tu widzicie, czyli przy tym domostwie tych Państwa w lewo do góry i to za chwilkę jest żółty szlak. Chodźcie dalej. Wchodzicie na żółty szlak, to od razu trzeba wejść do lasu. Ale ten las to jest, nie wiem, z 300 metrów i jesteście przy schronisku. Co za schronisko, to Wam powiem za chwilę. Ale po prostu, jeśli oglądaliście ten odcinek o Turbaczu, co Wam opowiadałem, że będę szukał dla Was takich miejsc do fotografowania, to zapowiada się jednym z nich, bo wyjście jest naprawdę króciusieńkie. Można z ciężkim sprzętem foto bardzo szybko się dostać do schroniska. Schronisko jest przeurocze, naprawdę powiem Wam, przeurocze. Ja szybko coś zjem i polecę, może uda się jeszcze jakiś zachód słońca sfotografować, a okazuje się, że niedaleko stąd jest wodospad Zaskalnik i taki będzie plan na jutrzejszy dzień, żeby tam dotrzeć i zrobić jakieś zdjęcie. Także teraz lekki odpoczynek, trzeba się zabukować i potem zaczynamy fotografować. Także chodźcie dalej. Czas na kolację. Będzie bardzo klasycznie, czyli schroniskowy, schabowy. Ale potem idziemy do pokoju i tam czeka nas coś ciekawego. Jestem na chwilę w pokoju. Ten pokój się w ogóle przecudownie nazywa. Wszystko tu ma jakiś taki ciekawy w ogóle charakter. Faktycznie schronisko z duszą, bo takie informacje można znaleźć w internecie, ale patrzcie, co tu wlazło do pokoju. Widzicie tego małego trolla? Naprawdę, otworzyłem tylko te drzwi, bo tutaj się wchodzi. Piękny, fajny taki pokój, wiecie, dwuosobowy. I od razu, proszę bardzo, zainstalował się tam mały trolek. Ja się chcę przepakować i wyjść, zobaczyć, czy się uda coś zrobić na zachód słońca. Dobrze, to co, idziemy dalej. Jakbyście się zastanawiali, co to jest złota godzina, bo ja często mówię o takich porach złota czy niebieska godzina. Złota godzina
to jest tuż przed zachodem słońca i troszkę po zachodzie słońca, jak się pojawiają takie kolory. Ja tego nigdy osobiście nie dzielę na konkretną godzinę, tylko na efekt, jaki zachodzi, bo czasami nie ma niebieskiej godziny, czasami niebieska godzina jakby występuje wcześniej, ale w tym momencie to, co się dzieje nad Tatrami, bo taki mamy w tym momencie widok, to jest właśnie przykład złotej godziny. Chodźcie, zaczniemy fotografować, a przy okazji powiem wam, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy pod takim szczytem, który się nazywa Bereśnik. On jest tutaj, czyli jesteśmy pod Bereśnikiem. I tak się też nazywa schronisko, w którym jesteśmy. Ważne, że warto by jeszcze wspomnieć, że jesteśmy już w Beskidzie Sądeckim, a nie w Pieninach. Pieniny mamy generalnie na wyciągnięcie ręki. Zresztą z Sztawnicy atakowaliśmy przy takim jednym odcinku te piękne plenery, które ja w tym momencie mam jakby na wyciągnięcie ręki. A w tym momencie uważam, że jakby ta miejscówka jest alternatywą dla na przykład Turbacza, bo też mamy przefantastyczny widok na Tatry. Może nie aż tak okazały jak tam, ale samo schronisko jest dużo bardziej dostępne. Słuchajcie, zmienia się światło. Chciałbym uchwycić to, jak się teraz zachowuje. Chodźcie. Bardzo fajne miejsce. Ale jak mam się przyznać co do tego kadru, to wydaje mi się, że troszkę się spóźniłem. Długo się tutaj rozkładałem, delektowałem się miejscem, bo myślałem, że ten spektakl potrwa dłużej. Natomiast okazało się, że ten kolor, który Tatry jakby otrzymywały, bardzo szybko zmniejszał się, jego iluminacja spadała i nagle wszystko znikło. Był taki moment, że ta złota godzina była naprawdę w pełni. 2-3 minutki temu był zachód słońca i w tym momencie już mamy bardzo mocną tą niebieską godzinę, bo efekt światła jest po prostu żaden. Ono się gdzieś musiało schować albo jakaś chmura go tam dorwała. Ja nie widzę, bo zachodzi gdzieś tam. Także dlatego polecam w takich miejscach być odrobinę szybciej i sobie po prostu posiedzieć, bo może się zdarzyć tak jak dzisiaj. Mam fajne zdjęcie. Nie wiem, czy jeśli byłbym tu 5-10 minut wcześniej, nie byłoby fajniejsze, ale i tak jest ok. Co do jakby kadrowania tego zdjęcia, miałem dużo problemów, stąd też się jakby spóźniłem w jego robieniu, bo zastanawiałem się, czy tą łąkę, która tutaj jest, jest zupełnie innym kolorem, bo tu są żółcie, przeplatać z tymi zieleniami, między którymi się wyłaniają nam Tatry. Oczywiście ten najbardziej prominentny szczyt na górze Tatr to jest Łomnica. To już są Tatry Słowackie, które tam pięknie się nam prezentują. I mam dwa kadry. Ja muszę spokojnie się zastanowić, który. Już się zastanowiłem. I w tym momencie chciałbym wam to zdjęcie pokazać. Zapraszam do pierwszego kadru tego odcinka. Bardzo krótka chwila, kiedy pojawił się kolor na niebie. Potem znikł i dzień się skończył. Na szczęście miałem możliwość być tam jeszcze jeden i spróbować dla was fotografować. Chodźcie dalej. Dzień dobry. Jesteśmy przed schroniskiem. Wybieram się na wschód. Do wschodu mamy 23 minuty, więc muszę się troszeczkę pośpieszyć. Nie jest daleko, bo tam jest kilometr, ale jest delikatnie pod górę i trzeba obejść tą górę Bereśnik. Idziemy na to samo miejsce, w którym byliśmy wczoraj, na zachodzie słońca, bo chcę zobaczyć dla was, jak tam o wschodzie słońca się będzie pojawiało światło. Także trzymajcie kciuki, żeby było ładniej. Chodźcie, idziemy. Za schronisko, jak przejdziecie schronisko,
to trzeba skręcić w lewo. Tam są strzałki na żółty szlak. I początkowa część tego szlaku jest ostro pod górę. Kilka metrów, ale od razu normalnie układ krwionośny budzi się do życia. A potem się szlak wypłaszcza, tak jak tutaj. Zaraz dochodzimy do zakrętu. No generalnie musimy tą górę obejść, nie? Czyli jest seria zakrętów. I potem wchodzicie w jeszcze gęsty las, ale potem dochodzicie do takiego momentu, kiedy wychodzicie z lasu i pojawia się ten widok co wczoraj. Także już niedaleko, chodźcie. Jesteśmy na tym miejscu co wczoraj i no jeśli chodzi o fotografowanie, to powiem wam, że to jest trudne miejsce, ponieważ tak, wchodzi tam praktycznie poza możliwością sfotografowania, a zachodzi też tam, a widok mamy naprawdę przepiękny i trzeba liczyć na efekty tego wschodu czy zachodu, a dzisiaj są ciężkie. Coś wymyślimy. Dzisiaj w ogóle może być ciekawy zachód, także zostańcie do końca tego odcinka, bo wczoraj udało się poznać zarządcę tego schroniska, bo była mała impreza i dzisiaj pojedziemy, no gdzieś pojedziemy, nie zostaniemy tu na zachód słońca, pojedziemy gdzieś coś fajnego zobaczyć, ale teraz skupmy się nad kolorkami, bo gdzie nie, gdzie się pojawiają. Kurczę, zrobiło mi to dzień już, naprawdę. Jak zaczynałem komponować tutaj jakiś kadr, to oczywiście przyszedłem napalony wręcz na ten widok. Tatry, wiadomo, wiecie o co chodzi, nie? Ale niestety tam nie ma światła, nie ma warunków. Może się pojawią, jakby słońce pojawiło się troszkę wyżej i uderzyło promieniami. Troszkę jak na Turbaczu było, nie? Pamiętacie, że wschód słońca robiłem za szczytem, a dopiero 20 minut później fajne warunki się pojawiły na Tatrach. Tutaj przed chwilą bardzo fajna warstwa chmurek była nad drzewami. Poczekajcie chwilę. O tak, o tak. Nie wiem, czy słyszycie to, ale tutaj latają jakieś takie muszki, one tak... I po prostu są tak głośne, że to jest aż przeszkadza, no ale trudno. W końcu ja tu jestem gościem generalnie. Czemu powtarzam ten kadr? Bo tak sobie pomyślałem, że szkoda, że te pięknie płonące chmurki nie są w kadrze. I wiecie co się stało? Przesunęły się. I one się tak szybko przesunęły, że pojawiły mi się dokładnie w kadrze. Kadr jest zbudowany w ten sposób, że ta łąka, która ma teraz takie bardzo fajne kolory, wprowadza nas. Następnie są tu fragmenty budownictwa, no bo tu jest generalnie zaraz droga, tam można dojechać, ludzie tutaj żyją. I nad nimi widać, przechodzimy sobie w pasmo pienin jako już tło. I teraz tak, co się dzieje, jeśli chodzi o chmury dzisiaj? Chmury dzisiaj dostały takiego poziomego kształtu i one ten kadr nam komplementowały w taki sposób, że jeśli ta łąka nas opadająco wprowadzała tak, to z drugiej strony tak wprowadzały nas te chmury. No przefajnie to wyglądało, jakbyśmy takie dwa kliny wobec siebie zbudowali. Do kończenia tego kadru brakowało mi wypełnienia lewej góry. I bo ona była po prostu pusta. Sam kolor niebieski też był okej, nie? No bo to wiecie, no jest jak jest. Walczymy z warunkami, które ma się w danym momencie. Natomiast zaczęła się przesuwać ta chmurka i w tym momencie tam na górze się pojawiły te takie te pozostałości po ognisku, koloru wschodu słońca. No coś pięknego. Różnie to bywa właśnie ze wschodami czy zachodami. Czasami się fotografuje przed, tak jak wczoraj na przykład. Byłem tu dokładnie na zachód słońca, ale te 10 minut przed zachodem były najlepsze warunki. Dzisiaj byłem tu odrobinę przed wschodem słońca i nic się nie działo. Naprawdę wszystko było takie stłamszone. Dopiero po 10 minut po zachodzie słońca, jak się to słońce gdzieś tam pojawiło, no to te chmurki zaczęły dostawać koloru i w ten właśnie sposób powstaje kolejne zdjęcie tego odcinka, do którego was właśnie zapraszam.
Słuchajcie, stało się tak jak na Turbaczu, dosłownie. Przechodzicie to na wschód, liczycie, że coś się stanie przy wschodzie i życzę wam tego, żeby tak się stało, bo przed wschodem, jeśli będzie fajna warstwa chmur, to nad Tatrami tutaj kiedyś może się zrobić pięknie czerwono. Natomiast dzisiaj, tutaj akurat są piękne chmury, jak patrzę po prostu na to, jak tam się pięknie światło rozciąga, to aż człowieka boli, że nie ma tam w tamtym kierunku jakiegoś kadru. Natomiast pojawiło się światło na Tatrach. I to światło pięknie całą tą grań, którą widzimy tatrzańską, oświetliło i wszystkie te warstwy, które prowadzą do nas, rozciągnęło nam jakby graficznie. I wiecie co? Pasuje tutaj panorama. Obiektyw 100-200 i wcale nie na 200 mm, tylko na 100 mm, dość szeroko, bo ta łąka, którą tutaj widzicie, zostanie wykorzystana jako dopełnienie tej panoramy na dole i ona też w takim geometrycznym kształcie trójkąta będzie nas przeprowadzać od lewej do prawej strony. Tak się akurat zdarzyło, więc warto było ten element wykorzystać. No i na górze mamy przepięknie, teraz czyściutkie, ładnie oświetlone szczyty i mamy przede wszystkim dość dobrą widoczność, bo nie wiem, w jakiej odległości są Tatry. Wrzucę wam tu też w ogóle na dole, jakie szczyty ja dokładnie widzę, żebyście mogli zrozumieć, że to miejsce jest naprawdę bardzo fajnie. No, Łomnicki szczyt mamy w odległości 34 km, także nawet fajnie, bliziutko. Zrobimy sobie, o, jest ten, także tu wam teraz wrzucam, jakie szczyty są widoczne, no bo no, ta panorama jest, powiem wam, całkiem zacna. Zobaczymy, co będzie dzisiaj z warunkami, jeśli chodzi o chmury, bo jest okienko pogodowe, które ma się chyba w czwartek kończyć, z tego co pamiętam, bo to jakoś tak zawsze wychodzi, że udaje się znaleźć parę dni, żeby wyskoczyć właśnie w góry i cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że dla was robię te zdjęcia i mega się cieszę, że udało się dwa kadry w tym miejscu wyciągnąć. Ten taki jeszcze zaraz po wschodzie, nie? Ale nie wiem, tak naprawdę liczyłem, że Tatry dostaną tych promieni, które dostały w tym momencie. Także nie przedłużając, zapraszam was do tej panoramy. I tak skończył się poranek. Zrobiłem jeszcze kilka zdjęć, ale nie chcę was zanudzać. Jak macie ochotę je zobaczyć, to pojawią się u mnie na Instagramie i na stronie na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie. Teraz przyszedł czas, aby zrobić małą wycieczkę szlakiem. Sprawdziłem na mapie i dość blisko jest piękne miejsce warte odwiedzenia. A do tego odkrywamy Beskid Sądecki. Beskid Sądecki. Pięknie. Mam dla was propozycję dalszego wypadu. Gdybyście byli tam na wschodzie, to niecałe 2 km stamtąd, czarnym szlakiem idąc, jest wodospad Zaskalnik i ja tam właśnie idę. To jest propozycja dla osób, które chciałyby coś więcej od tego pleneru, albo trafiłyby tutaj na niepogodę i mimo wszystko chciałyby coś sfotografować. Idzie się takim pięknym szlakiem przez las i wodospad jest 250 metrów niżej w stosunku do miejsca, w którym się znajdowaliśmy przed chwilką. Także do niego idzie się fajnie, gorzej się będzie wracało. Natomiast coś czuję, że będzie to fajne miejsce, żeby sobie urozmaicić taki plener, gdybyście tu właśnie fotograficznie przyjechali. A gdybyście tu byli z rodziną, to tym bardziej jest to fajne miejsce do odwiedzenia. A sprawdźmy, jak faktycznie wygląda. Zapraszam, chodźcie. No to się chyba okazuje, że będziemy też mieli wersję alternatywną dla ludzi, którzy nie lubią tyle spacerować, bo tu jest droga.
próbuję to jakoś zbadać, albo wy mi powiedzcie, czy da się tutaj do tego wodospadu po prostu podjechać samochodem. Natomiast ja już go chyba słyszę, bo on jest niedaleko w tamtym kierunku, więc skoro żeśmy przeszli, no to chodźmy. W końcu to chodzi o to, żeby było fajnie, żeby była wycieczka i żeby się cieszyć z tego, co mamy w naszym fajnym kraju. Chodźcie. Bardzo fajnie to wygląda. Akurat mamy aurę dobrą do fotografowania tego miejsca. Chodźcie. Chyba klasycznie do tego podejdziemy, bo trochę mnie zmęczyło już to łażenie dzisiejszego dnia, natomiast podoba mi się to, taki dziki się wydaje przy tym świetle i spróbuję to jakoś zawrzeć w tym zdjęciu. Chodźcie. Wodospad Zaskalnik w Beskidzie Sądeckim, jak się wam podoba? Ja jestem zachwycony. Powiem wam tak, piękne miejsce i jak chcielibyście odwiedzić sam ten wodospad, to da się tu podjechać, jest pięknie zrobiony parking, jest takie miejsce do biwakowania. Zaprezentuję wam zaraz kadr tego wodospadu i chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka spraw. Pierwsza to jest ułożenie filtra połówkowego, który zaciemni nam dolną część tego zdjęcia. Celowo go tak użyłem, nieczęsto go tak używam, ale polecam czasami, jak zobaczycie, że wasza scena jest po prostu nierównie oświetlona. A tutaj jest tak, że tędy pada światło i ono, te głazy na pierwszym planie, które tam widzicie, oświetla nam bardziej niż sam wodospad, więc założenie tego filtra na dole pomaga nam dużo ładniej pokazać to zdjęcie pod kątem rozpiętości tonalnej. Tyle z aspektów technicznych. Na pierwszym planie, w tym fragmencie wody, który jest oddzielony, są bąbelki, które się przesuwają po tej wodzie. One sobie tak płyną w ruchu kulistym i przy, dla mnie, naświetleniu 4-sekundowym, bo takie znalazłem, a próbowałem tak, minutę, 30 sekund, 20 sekund, 1/3 sekundy i wróciłem do 4 sekund i okazuje się, że przy 4 sekundach ta scena, jak dla mnie, mam nadzieję, że to potwierdzicie zaraz, wygląda najbardziej okazale, bo zbudowanie tego kadru zrobiłem w ten sposób, że to zbocze, które widzicie tutaj, to jest lewy górny róg. Tam jest taka mała skałka, zauważcie, w tym kadrze na samej górze i ona też dostała trochę przestrzeni życiowym w tym kadrze. I ona wprowadza nas do wodospadu. Ten wodospad, siła, piękno i tak dalej. I na dole jest to miejsce, gdzie wpływa woda z tego wodospadu. I tam się kręcą, po prawej stronie na dole będzie się kręciło te banieczki i one stworzą nam taką wisienkę na torcie. Całość zamknięta w lewym dolnym rogu tym pasmem cięższych głazów. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tu podszedłem. Jak będziecie w tamtym schronisku, tak jak mówiłem, będziecie chcieli sobie przejść się i zobaczyć ten wodospad, to ja serdecznie polecam. Zapraszam was do zdjęcia tego wodospadu. Placówka pod Bereśnikiem jest doskonałym pomysłem na krótką i szalenie ciekawą wycieczkę ze Szczawnicy, kryjącą w sobie spory ładunek endorfin. Tyle można wyczytać na ich stronie, a ja dodam od siebie, że miejsce jest wyjątkowe i z chęcią wrócę tam na jesień albo w zimie.
tutaj zachód słońca tego dnia. I Piotr relaksujący się po pracy w stronisku. Mówiłem wam wcześniej w odcinku, że tego wieczoru zapowiada się coś ciekawego, więc Piotr zaprosił nas na łowienie pstrągów na odcinku specjalnym Dunajca. Dla niego to relaks po pracy w schronisku, a dla mnie okazja poznania okolicy i dobrze spędzony czas. Gdybyście odwiedzili kiedyś schronisko pod Bereśnikiem, to pozdrówcie Piotra, a założę się, że odwdzięczy się wam szczerym uśmiechem. Dzięki za ten fajnie spędzony czas. Tak to tu właśnie wygląda. Mamy kolejny dzień i powiem wam tak, chciałem wstać i wyjść ze schroniska, podejść dokładnie w to miejsce. Nie wyszedłem, bo okazało się, że prognozy pogody pokazywały całkowity brak chmur, a tutaj samo oświetlenie Tatr nie jest do końca ciekawie przy wschodzie. Zaraz po wschodzie morze, ale powiem wam szczerze, że wczoraj kosztowało mnie bardzo dużo to dojście do tego wodospadu i wydaje mi się, że jeśli byście chcieli to powtórzyć w jakiś sposób, to lepiej byłoby zacząć od wodospadu i albo od wodospadu sobie wyjść do schroniska i potem działać, albo podjechać tu na ten parking, który wam pokazywałem na początku odcinka i spokojnie potem już być w schronisku, bo zejście do wodospadu było takie, czułem się jak maratończyk, ale jak miałem wyjść z powrotem, ojej, to powiem wam, że naprawdę kosztowało mnie to dużo, tam jest prawie 300 metrów w pionie i dość ostro się jedzie z tym ciężkim plecakiem, no był to lekki problem. Bacówka pod Bereśnikiem, przepiękne miejsce, polecam każdemu, kto chciałby wybrać się i spróbować swoją fotografię na widok z Tatrami. Chcecie pobawić się z takim widokiem, chcecie troszkę fotografii krajobrazowej, to bacówka pod Bereśnikiem jest dla was przepięknym miejscem, od którego można zacząć. Bardzo prosto się tam dostać, jest tanio, przyjemnie, schronisko zachowuje swój taki bardzo od pozytywnej strony rdzenny klimat, jeśli chodzi o polskie schroniska. Warto go odwiedzić, póki jeszcze istnieje w takiej formie. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Tą lokalizację niestety jeszcze nie wykorzystałem do zdjęcia, ale już patronom wyślę, jeśli chodzi o lokalizację potencjalną na zdjęcia. A ja tutaj wrócę, bo to ląduje w moim bucket liście, jeśli chodzi o fotografię na jesień. Dziękuję wam za oglądanie do końca. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie proszę w komentarzu, które zdjęcie najbardziej przypadło wam do gustu. Jeśli jesteście patronem kanału, to ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bez was te podróże i tworzenie tych odcinków byłoby bardzo ciężkie. Jeśli chciałabyś lub chciałbyś zostać patronem obiektywnego Piękna Świata, to link będzie na dole w opisie filmu. Jeśli jesteście tu w czwartek o 20:30 na premierze, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Uwielbiam z wami spędzać ten czwartkowy wieczór i pędzę właśnie do domu składać kolejne odcinki, żebyśmy się mogli znowu w czwartki spotykać. Dziękuję wam za oglądanie, życzę wam zdrowia i dobrego światła. Hej!